Dzień dobry, witam was na otwarciu czwartego sezonu w grze City Skylines, gdzie buduję miasto i to jest początek zbudowania nowego miasta. Jeśli chodzi w ogóle o to miasto, to mi się zdaje, że chyba tutaj będę coś nowego, że to będę robił niektóre rzeczy takie szybsze i będą takie przesunięcia, ale jak na razie pierwsza rzecz, jaką trzeba to zrobić, to na początku trzeba tutaj zrobić te podstawowe elementy, więc jak na razie ja zobaczę sobie, czy tu jest nierówność, więc tutaj natychmiast się tym zajmę i tutaj zrobię do wysokości obiekt, chociaż tego chciałem już, chociaż też, żeby drogi były w miarę równe. Ok, jak już to mam, no to teraz zrobię sobie chociaż taką pierwszą drogę stąd dotąd i jak na razie zrobimy jakieś pierwsze miejsca, żeby były mieszkania. I mi się zdaje, że pierwsze mieszkania będą gdzieś po tej stronie. Na początku zastanawiam się, jaką mapę wybrać dla czwartego sezonu. Jeden z widzów proponował, abym wybrał alpejskie wioski. Tylko że mapa ta jest związana ze scenariuszem, a mapa, która jest jeszcze związana, no to była chyba raczej mapa Bruskie Wzgórza. Zastanawiałem się jeszcze przez chwilę, czy na pewno wybrać tą mapę, ale zdałem sobie sprawę, że minął już dokładnie rok od premiery odcinka z Pogromców Korków, gdzie Blinkork odkorkowywał moje miasto. Więc z tego stwierdziłem, że może warto byłoby to uczcić. Więc na tej właśnie mapie chcę sobie zbudować miasto. Z racji, że miałem włączony mod odblokuj wszystko, miałem wszystko już odblokowane. Więc rzecz, którą zdecydowałem się, to zrobić faktycznie tutaj wysoką zabudowę. Więc żeby to zrobić faktycznie takie duże miasto, niż na przykład męczyć się z tym przez kilka odcinków. Dlatego zdecydowałem się na postawienie m.in. elektrowni atomowej, która miałaby dać najlepsze zabezpieczenie energetyczne. Choć później zauważyłem, że są pewne problemy z energią i wodą, że nie można ich zobaczyć z zasięgów oddziaływania, lecz to chyba później się rozwiąże. Po pewnym czasie jeszcze miałem problemy finansowe, lecz później udało mi się je jakoś szybko opanować. Eksperymentuję ze formatem odcinków i chciałbym zobaczyć, jak wam się to spodoba. Na razie powiem.
Jak na razie tak się prezentuje miasto na początku. Nim, jak widzicie, znajduje się elektrownia atomowa, znajduje się jeszcze zakaz przetwarzania odpadów. Miasto liczy już ponad 10 tysięcy mieszkańców. No, tak się ono prezentuje. W przyszłości mam nadzieję, że tutaj będzie duża metropolia. A więc jedyna rzecz, jaką powiem, to taka. Bardzo dziękuję za obejrzenie nie do końca. Z tego widzu zachęcam do zostawiania komentarzy. Łapek w górę, jeżeli Wam się to spodobało. A na nowy widzu zachęcam do subskrybowania kanału. Wow, już tutaj jest olbrzymi korek. A więc jedyna rzecz, jaką było, to tak. To wszystko z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku.